Kontynuujemy, biegniemy. Zobaczymy z bokiem. Za jeszcze możesz mieć mnie. Weźmy użyjmy Quen. Będziemy ogólnie smoka. Który smok, który pomaga Shiri. Miałem dostać Quenana. Jeżeli będę musiała, zabić. No, zostawię ten smok. Jeszcze tak. Jak ci się podoba mój smok? Zabij go wreszcie! Dobra, tylko już nie mam ładunków. Spóźniłeś się. Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze! Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się Demavenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda, Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorvetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie, tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgaard. Co? Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Poszukał wszystkich. Mnie, Jorveta, twoją głupiutką Trisunię. I ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże. Bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Właśnie nie zastanawiałem o tym, czy... Smok zaatakował wojska Foltesta w czasie bitwy o zamek Lavaletów. To kłóci się z twoją wersją. Wtedy jeszcze był poza naszą kontrolą. Może i przegrałyśmy bitwę. Ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec, Wiedźminie. Właśnie nie zastanawiałem, bo Rodowit wiem, że przeżył. Jest nie tak. Diament. Ktoś podmienił diament! Matka! Rozerwie mnie! Wyjmij go! Wyjmujemy. Uratowałeś mnie. Jeśli przeżyjesz, idź do Nilfgaardu. Tam znajdziesz Yennefer z Wengerbergu. Żegnaj, Wiedźminie. Uratowaliśmy. To i tak jest. Ta opowieść, która jest... Zdychaj. Wiedźminie jest wyimaginowana i w żadnej... wieści Sapkowskiego ona nie występuje. Więc tutaj to nie... robi żadnej dyskusji. Prawie żadnego wpływu, bo możemy wziąć save'y do Wiedźmina trójki. To mam malutkie Znaczy wiecie, jeśli kogoś oszczędzimy, no to będzie właśnie miało... dwa auto różnicy. Więc... Może nie zabijaj, no co? Nie możemy naprawdę zapisać gry. Prawda? Nie
Zostaw mnie. Zostaw mnie. Chyba tego nie przeżyjemy, co? Coś tak czuję. Kurwa mać. Może być ciężko. O. Ciekawe, jak miałem tego uniknąć. Ale jesteś brzydki. Nie powiem, boję się trochę. No z takim bym chciał. No i myślałem, że ogon będzie. Dobra. Uciekamy, uciekamy. Zostaw mnie. Ogon? Jak ja mam uniknąć tego ogona? O nie. Nie, naprawdę, jak ja mam tego ogona uniknąć? Chyba umrzemy, co? Mało życia. Ja oczywiście eliksirów nie używałem. No po co? No niestety. Nie fajnie. Oczywiście nie mogę użyć sobie moich eliksirów. Bym musiał czytywać safe jeszcze przed samymi obradami loży. Chyba. Tak, tak, tak. Więc widzicie, patrzcie, medytacja. Ty, możemy pić eliksirów. Bierzemy wszystkie. Możemy. Gawron. Puszczyk, wigoru nie. Jaskółeczkę bierzemy, jaskółeczkę. Mangusta, nie, puszczyk, wilga. Na krwawienie, dobrze, bierzemy to. Trzy, zestaw potrójny, że tak to nazwę. Znaczy możemy zapisać grę, czy tylko wypicie po prostu. Albo wydaje mi się, że tylko wypicie. Czyli coś nie wyszło. Nie możemy. Ale zaopatrzmy się od razu w pęd. Miecz srebrny. Mamy nasz zestaw. Zastanę to jest. Coś z wigorem poszło w sumie, żeby mi się szybciej regenerowało, ale on się nie regeneruje, żeby wolno. Nie ogniem teraz. Przeleciał mnie. Myślałem, że ten smok jest pod pełnym badaniem, czyli tutaj widać, że on. Teraz chcę zabić. Jak to smok. To bestia i wiedźmin, co? Spodpalił. Przyleci nas. Trzymajmy się z boku i... Aha, będzie zioną ognia. Warto zapamiętać. Gorsze jest to, że ja tylko jeden atak potrafię zadać. Gdyby było dwa, to byłbym brać. Też to jest dwa. Widzicie teraz dokładnie. Jeszcze myślę, że z 6 ataków i być
chciałem w domu. Cztery iksiry wytrzyma. W chwili, kiedy puszczaliśmy płyn. Oj. Tylko ja nie wiem, jak unikać tego w ogóle. Nigdy się nie nauczę. O, dwa ataki. Trzy nawet. Nie, daj już spokój z tym ogonem. Jeszcze za trzy ataki maksymalnie. Dwa, trzy. Będzie latał? Będzie latał. Cię zawsze mi zdejmuje to błędy. Ciekawe, jak cudem już będzie to błędy. Jeszcze dwa ataki. Albo i nie. Go nie zabijamy. Oj. Oj, nie, to nie to wyknęłam. Nie mówcie, że ja muszę od nowa tu walczyć, czy po prostu klikać. Nie, uff. Chociaż nie była to jakaś ciężka walka. Widoki w takim momencie, naprawdę. Może nieco. Chociaż to jest głupie i to strasznie. To jest tylko kreatura. Ale bądźmy już praworządni. Co tam się dzieje? Była jej głowa? Chyba męska, mi się wydaje. A tu ten w czapce. On nie został przynajmniej... Myślałem, że on został zabity przez smoka i to wręcz zgnieciony. Ale nie, to nie jest on. Chociaż nie wiem. No właśnie, Rodowid był naocznym świadkiem tego całego zamieszania. I on przeżył, i on wie o tym wszystkim, co tutaj się wydarzyło. Twoje dzieło, panie! Na początku był chaos. Epilog. Był i prolog, będzie epilog.
Coś zmienił swoje... Swój ubiór. Jak poszło ze smogiem? Miał twarde lądowanie. Nadział się na drzewo. Ale żyje. Nie zabiłem smoków. To oznacza, że czarodziejki mogą się nim jeszcze posłużyć. Roż to jeden z ostatnich smoków. Nie można go tak zwyczajnie zeszlachtować. W porządku. Sprawa jest prosta. Trzeba się pozbyć Filippy. To zostawiam już tobie. Dorwiemy je, Wiedźminie. Czarodziejki dostaną za swoje. Radowid i reszta królów już zbierają drewno na stosy. Co z Radą i Kapitułą? Prędzej spodziewałbym się powołania synodu inkwizytorów. Nie wszystkie czarodziejki zasłużyły na stos. Gdzie drwa rąbią? Tam wióry lecą, wiem. Nie uwieracie redański orzeł na mundurze? To tylko materiał. Prawdziwe barwy noszę na skórze i nigdy ich nie zmienię. Będziesz służył Radowidowi? Temeria potrzebuje silnego, niezależnego króla. Nie znam lepszego kandydata. Poza tym muszę zapewnić bezpieczeństwo Anais. Rozumiem. Co z Leto? Złapaliście go? Nie całkiem. Co to znaczy nie całkiem? Leto czeka na ciebie w dawnym obozie temerskim. Poinformował nas o tym przez posłańca. Chodźmy. A ty mów, co tu się zdarzyło, gdy walczyłem ze smokiem. Grabienie, gwałcenie, mordowanie. Niekoniecznie w tej kolejności. Kto kogo? Królowie spuścili żołdactwo ze smyczy. Mieli zająć się zdradzieckimi czarodziejkami, ale dość szybko stwierdzono, że każdy mag to zdrajca. Żołnierze mieli ogromną przewagę liczebną. Ponadto w mieście działają blokady magiczne, utrudniające rzucanie zaklęć. Gdy władcy otoczeni zbrojnymi kordonami opuszczali miasto, luźne grupy wojaków zaczęły wyłapywać czarodziejów. Większości znanych i potężnych udało się uciec. Reszta została zamęczona na śmierć. No, wreszcie możemy biec. Chciałem użyć... Spokojnie, chcę pomóc. Trzeba im pootwierać oczy. Muszą widzieć. Właśnie, oni chyba nie żyją. Ja też umarłam, ale otworzyłam oczy. Zobaczyłam. Co zobaczyłaś? Pokojowe obrady! Pokojowe obrady! Pokojowe obrady! Świat oszalał. Wynośmy się stąd. No. Nie, zmarłem, właśnie trzeba zamknąć oczy. Ale dobra. Idziemy do tego Leto całego. Ej, chwila. Jak tutaj trzeba przejść? Tędy, dobrze. Jeśli chce się z nami spotkać, no to przyjdziemy. Stój. Coś słyszałem. Kolejni maruderzy. Przy okazji poziom biliśmy, to dodamy sobie zaraz punkty. Tam jest! Zabij zdrajcę! Nawet teraz zrobimy to. A szermierka. Dodajemy. Dużo nam nie zostało, więc wiecie, wykorzystamy to jeszcze, gdy możemy. Temerscy. Radowidowi raczej nie poddali, co? Jak rosz. Honor na życie! Za bohaterzy. Jeszcze tu są. Okej. W sumie coś tam mi zabrali. Co z Nilfgaardczykami? Uciekali, aż się kurzyło. Ale wiecie, co zrobimy? Są plotki, że to oni za wszystkim stoją. Użyjemy sobie eliksirów, dlatego że jeszcze możemy po prostu tego używać. Chociaż ja nie powinienem ich używać teraz. Odpoczniemy sobie. Nie możemy odpocząć, bo mamy zbyt dużą toksyczną. A nie, już nie mamy. Widzicie? Medytacja. Możemy już. Bo godzinę trwa chyba. Znaczy godziny, 10 minut tak mi się wydaje. O, widzicie? Teraz już puściły. A Gawron. Puszczyk. Nie, puszczyk nie. Wilga. I jaskółeczka. Wszystkie trzy dają nam mieszankę.
zwycięstwa, którą będziemy wykorzystywać w epilogu. I rzuciliśmy w sumie tą butelkę w coś, co nie miało materii. Leto, Triss, zakończmy to. Nie rusz. Pójdę sam. Sam? Dlaczego? Zaopiekuj się, Triss. Czekajcie na mnie przy bramie miejskiej. Jeśli nie wrócę w ciągu godziny, ruszajcie beze mnie. Ale... Zrób o co proszę, rusz. Muszę załatwić to sam. Nic ci nie jest? Nie. On wyrwał mnie z rąk Nilfgaardczyków. I bronił przed żołdactwem. Pora to zakończyć. Rusz czeka na ciebie. Dołączę wkrótce. Geralt, on może ci wyjaśnić, co się stało wtedy. Wiem, Triss. Dlatego muszę z nim pomówić. Nie daj się zabić, Wiedźminie. Nie dam. Dobra, porozmawiamy. Tyle krwi. Zwykły diament? Długo to trwało. To błyskotka z Megaskopu Shini. Aha. Podmieniłem diamenty. Ten w Megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wypaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Pozwoliłem jej uciec. Jesteś bez serca. To, co jej zrobią królewskie tajne służby, będzie znacznie boleśniejsze i długotrwałe. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... Wódki? W sumie. Daj. Zaschło mi w gardle. Za starą znajomość. Rękę chciał podać chyba, tak? Czym podawał? Nie założyłem. Podawał mu chyba, no. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. Przesilenie zimowe 1270, Midinvern, noc magii. Lecz nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szans zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. Co za elf? Chłopie, Geralt! Zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki Gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. W sumie. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki. Wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny, jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier.
Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Dlaczego Wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolanniki. Dlaczego? Obiecał odbudować Szkołę Węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami Wiedźmini stali się banitami bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch Wiedźminów ze Szkoły Węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać, wrócić do domu. No my dla naszego cechu wilka, bo to się nazywa, nie, szkoła cech, nie wiem, bo jest kilka szkół wiedźmińskich, wilka, nie, dobra, nie będę wymawiać, chyba już kiedyś o tym opowiadałem. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy Dziki Gon? Każdy wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy Dzikiego Gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki Gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upiory Gonu. To duchowa emanacja awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielców. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skurwysyny, najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obce. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata. Nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam we znaki. Uwodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nilfgaardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na Placu Zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby. Mnie, Egana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby? Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rido, a parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Vatiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Dobra, ostatni dialog. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki? Po łyku. Trzymaj.
Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę i nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. Wiecie co? Nie zrobimy tego. A wiecie ze względu na co? Jeśli przekonwentrujemy sejwy z Wiedźmina Dwójki do Wiedźmina Trójki, czeka nas mała easter egg. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych gruźb, życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. Tak to jest. I rok mi napustoszało teraz, co? Znaczy, może tam kilka osób przeżyło, jak widzieliście. Ale im nieźle odbiło. W poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. We flot sam zabił Bernarda Loredo, jednak mało kto opłakiwał komendanta. Flot sam pozostało w rękach temerskich, a władzę nad garnizonem i miasteczkiem przejął pewien szlachcic z Wyzimy, wróg Kedweńczyków i, jak mówią, zapalony wędkarz. Wiedzcie, że o czynach Wiedźmina do dziś opowiada się przy ognisku w Bindudze. Wedirn, Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa Kedwen. Wojska Saski Smokobójczyni zostały pobite pod Wergen przez armię Henselta, co położyło kres wiośnie ludów. Żołnierze spod znaku Jednorożca zajęli Dolinę Pontaru, a górne Edirn, jak przed laty, zostało wchłonięte przez potężnego sąsiada. Dopiero następne wydarzenia pokazały, że triumf Henselta był krótkotrwały. Król Foltest zginął z ręki mordercy, a jego kraj ogarnął chaos. Tam, gdzie inni dostrzegali łup, Rosh widział krwawiącą ojczyznę. Vernon podjął trudną decyzję i oddał córkę Foltesta w ręce Radovida. Dysponując mocnym atutem, władca Redanii objął Temerię protektoratem i zaczął zaprowadzać pokój. Niebawem Temeria poznała jednak twardą rękę Radovida Srogiego. Burza, jaka rozpętała się nad północą, przynajmniej w części wynikła z manipulacji czarodziejów. Wydawało się, że to oni skorzystają najwięcej na zamęcie w Temerii, Edirn i Kedwen. Prości ludzie obrócili się przeciw czarodziejkom i wszelkim odmieńcom, nie wyłączając wiedźminów. Warowne zamki, które dotąd chętnie gościły adeptów magii, zamknęły bramy przed szukającymi ratunku. Rozpoczęło się polowanie na czarownicę. No to nas na pewno nie cieszy. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Któż mógł przewidzieć, że burza nad królestwami północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy,
a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivii. I cóż mogę powiedzieć na twórczości Andrzeja Sapkowskiego? No niby tak, bo tam w wywiadzie, jak widziałem, to zbyt dużego wpływu nie miał. Jak mówił, dobra, nie wiem jak było. Dobra, tutaj leci taka muzyczka. Macie również animację. W sumie fajnie, tak a propos tego, co było przed chwilą, to fajnie wyglądało ogólnie ten cały epilog, te całe animacje. Chociaż to nie było, no animacje powiedzmy. Tyle. Wiedźmin 2. Przekonwertuję save'y i zaczniemy Wiedźmina 3. Jeśli chodzi o Wiedźminie 2, drogę Jorveta, no to myślę, że za jakiś rok wrócę do tego. Chociaż może nawet później niż za rok, nie wiem. Coś takiego. Zostawię na pewno sobie save z pierwszego aktu, gdzie będę mógł po prostu wrócić do tego. Dobra. Tyle. Dzięki za oglądanie. Żegnam. Nawet Henselta zabił. Cześć. Patrzcie, coś tutaj jest. Króliki. Biedny królik. Albo i zając. Ale chyba królik. Przeżył? Co z królikiem? Nilgard, co? Czyli tak naprawdę jest Nilgard, Kedwen i Redania z takich silnych państw. To za złote nadzieje. Tyle? Tyle. Cześć.